Zasada jedności w działaniu została podkreślona również w słowach samego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza 18:18. W wyniku tej zasady jest uprawnienie wiązania na ziemi. I ten werset 18:18 rozdziału mówi: zaprawdę, zaprawdę, znaczy raz jest, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Zanim ten werset został zapisany, wcześniej jest we wcześniejszych słowach poprzedzających ten urywek, Pan Jezus mówi o karności zborowej i o sytuacji, w której jeśli ktoś nie chciałby usłuchać napomnień zboru i pokutować nad grzechem popełnionym wobec swego brata, ma być usunięty ze zboru. A w ramach karności jego grzech ma być związany razem z nim. Uniwersalność zasady związywania i rozwiązywania jest kluczową sprawą. Ten autorytatywny akt związywania i rozwiązywania grzechu przez tych, którzy są zgromadzeni do imienia Pana Jezusa, jest, zgodnie ze słowami Pana, wiążący zarówno dla nieba, jak i dla ziemi. Zauważ, że Pan Jezus Chrystus nie mówi: cokolwiek byście związali w zborze, będzie związane i w niebie, lecz cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. Wyrażenie na ziemi ma szerszy zasięg niż miejscowy zbór, w którym wykonywana jest karność. Ta wypowiedź Chrystusa wskazuje na to, że akt karności dokonany w miejscowym zborze wierzących zgromadzonych do jego imienia jest wiążący dla wszystkich innych lokalnych zborów na ziemi. To, co zostaje rozstrzygnięte w zborze w zgodności z jego słowem, jest związane na całej ziemi i zaakceptowane w niebie, i dlatego musi zostać przyjęte jako takie przez wszystkie zbory. Sprzeciwianie się temu oznacza praktyczne zaprzeczenie jedności ciała Chrystusowego i praktykowanie zasady niezależności zborów przeciwnej słowom Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział jasno i wyraźnie, że akt karności miejscowego zboru jest wiązaniem zarówno na ziemi, jak i w niebie. Gdy ktoś zostaje wyłączony ze społeczności miejscowego zboru, znajduje się poza sferą Kościoła Bożego na ziemi i musi być postrzegany i traktowany jako wykluczony w każdym zborze. Tak już wcześniej wykazałem. Miejscowy zbór reprezentuje cały Kościół Boży i działa w imieniu całego Kościoła, a nie jedynie w imieniu zgromadzonych lokalnie w danym miejscu wierzących. Ta jedność działania w karności pomiędzy zborami zawarta jest w pouczeniu Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 18:18. Wyobraźcie sobie, że tu, w tym miejscu, wyłączylibyśmy ze społeczności jakąś osobę, a wy przyjęlibyście ją u siebie. Oznaczałoby to, że odmawiacie nam uznania faktu, że zgromadzamy się jako członki ciała Chrystusowego i działamy w autorytecie Pana, bo właśnie przecież na tym autorytecie opiera się podejmowanie środków karności. To przecież bezsprzecznie absurdalne, abym w tym miejscu zakładamy, że wierności wobec Chrystusa
zadecydował wspólnie ze zgromadzającymi się wierzącymi o wyłączeniu tej czy innej osoby, a w innym, w sąsiednim zborze miał z nią społeczność w łamaniu chleba. To prawda, że wierzący, którzy zjednoczeni są w imieniu Pana Jezusa, nie są nieomylni i uwagi mogą być jak najbardziej pomocne, usprawiedliwione i skazane. Gdy jakakolwiek osoba, która została wykluczona ze zboru na jednym miejscu, zostaje automatycznie przyjęta w drugim, to zarówno jedność Kościoła, jak i jednomyślne działanie zostają całkowicie i jaskrawo zanegowane. Jakże więc mogę popierać myśl o wykluczeniu kogoś w jednym miejscu, a jednocześnie w drugim przyjmować go? Takie świadome postępowanie to oczywisty paradoks. Jeżeli tutaj nie jestem w praktycznej społeczności z tą czy inną osobą, a gdzie indziej w łamaniu chleba daję wyraz praktycznej społeczności z nią, to nie ma mowy o urzeczywistnianiu jedności ciała Chrystusowego. A co z autorytetem Pana? Podjęcie błędnej decyzji w kwestii karności jest możliwe i następnym razem byśmy się tym zajęli.